czy i dziesiątka buław, i dziewiątka buław, związek trudny. I proszę nie wymuszać raczej tej relacji na sobie, ponieważ ta relacja i tak nie przetrwa, a losu i tak się nie oszuka. Nie, i tak się nie oszuka. Tak. No i tak, no i ja już tutaj kończę, słuchajcie, swoje wejście. Tak naprawdę to było ostatnie wejście tutaj z Różbitą Maciejem i może na koniec tak naprawdę tego wejścia i tego pobytu tutaj, bo za jakiś czas zobaczymy się znów w EZOTV, może zobaczymy, cóż się wydarzy, jaki ten rok 2012 ogólnie będzie dla widzów EZOTV. Więc ogólnie martwicie się bardzo o finanse. Tutaj ten rok 2012 w ogóle pod względem numerologicznym daje nam wibrację 5, a 5 mówi raz o niestałości, dwa niestabilności, o takich zmianach. Tutaj nie tylko tutaj jest taki odpływ materialny. Uważam, że ta druga połowa roku po wiośnie będzie zdecydowanie lepsza. Ten okres letni, okres cieplny, bardziej lato będzie zdecydowanie lepszy, bo jest dziewiątka monet, wyjdziemy już z tej piątki monet. Natomiast ogólnie ten rok 2012 będzie takim zastojem trochę. Więcej ruchu, więcej takiego wykazywania się aktywności. Nie tylko widać tutaj u was taki zastój, ale tak jakbyście nie do końca wierzyli w te pozytywne zmiany. Czyli też zmienić te swoje, myślę, kształty, zmienić swoje nastawienie do życia, ponieważ widać nie tylko tutaj takie ugrzęźnięcie i takie bycie w takim trochę błocie, w takim bagnie, lepiej wyjść. Pod względem zawodowym widzę tutaj nowe szanse. Nie tylko tutaj będziecie się rozwijać intelektualnie, ale będziecie stawiać szeroko, że tak powiem, swoje plany, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy. Bardzo dobry czas, i to wspomniecie moje słowa, w okolicach kwietnia na dokonywanie działań związanych z nieruchomościami. Kupować, sprzedawać mieszkania, będzie to na pewno bardzo dobry czas, bo o tym mówi czwórka buław z królową monet i różnego rodzaju inwestycje związane z nieruchomościami powinny być pozytywne. A ja już powoli kończę swój tutaj pobyt na dzień dzisiejszy, więc bardzo dziękuję tobie, Amalo. Przesympatyczna kobieta, bardzo dziękuję. Tak, ja też Maciej tutaj dziękuję. Myślę, że jeszcze będziemy prowadzić nie jeden program. Bardzo dziękuję. Ja państwa zaproszę zaraz po przerwie, także możecie dalej wysyłać swoje pytania. I ja będę dalej odpowiadała. A ja bardzo bym chciał wam wszystkim podziękować, moi drodzy. Zobaczymy się już niedługo, niebawem, ponownie w EZOTV. Wyczekujcie Wróżbity Macieja. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim widzom. Bardzo dziękuję tobie, Amalo. Dziękuję tak, serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia, kochanie. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam po przerwie. Powiem, co dalej w 2012 roku będzie. Zapraszam.